Ełcka Caritas zmienia siedzibę. Z budynku przy ulicy 3 Maja 10 pracownicy wyprowadzą się do końca tego roku. Nowe pomieszczenia dla potrzeb funkcjonowania Caritas znajdą się na parterze domu samotnej matki na osiedlu Jeziorna. Budynek, w którym obecnie siedzibę ma Caritas diecezji ełckiej, należy do kurii diecezjalnej. Pomieszczenia na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy 3 Maja 10 zajmowane przez 20 pracowników wymagają generalnego remontu. W nowej siedzibie będzie nam też łatwiej zarządzać Centrum Pomocy Społecznej i Medycznej dla matki i dziecka, mówi Renata Stańczyk z Caritas diecezji ełckiej. Ze względu na to, że nasza organizacja charytatywna rozrasta się z roku na rok, jest w niej coraz więcej pracowników, ksiądz dyrektor stwierdził, że musimy zmienić również siedzibę. Z dniem 1 stycznia 2014 roku Caritas diecezji ełckiej przeniesie się na ulicę księdza prałata Mariana Szczęsnego 1. Na pewno warunki będą lepsze ze względu na to, że pracownicy nie będą skumulowani w jednym pomieszczeniu, jak to miało miejsce na 3 maja 10. Pokoje są 2-3-osobowe. Wyposażenie w większości zabieramy z 3 maja, więc nie zmieni się. Ełcka Caritas powstała w 1992 roku. Pierwszą jej siedzibą była kamienica, w której obecnie mieści się Wyższe Seminarium Duchowne.